Cześć, jest dzisiaj z nami Poco F5 Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego oczywiście też. W opisie pod filmem linki afiliacyjne do sklepów, w których możecie kupić ten telefon. Skoro sklepy, to cena 2799 zł za wersję 12256, ale jak przeglądałem różne oferty, to już widzę, że zaczynają się zniżki, promocje, minus 100 zł, minus 150, w związku z czym ta cena na pewno z czasem będzie spadać. I żeby początku nie przedłużać, powiem wam tylko tyle, że jak zaczynałem te testy, to mówię, Jezu, znowu coś od Xiaomi, jakieś Poco, no matko, ile tego można. A jak te testy kończę, to mówię, kurczę, to jest chyba w tym momencie, moim zdaniem, najlepszy telefon z tego styku średniej, wyższej półki, jaki możecie kupić. I sam jestem bardzo zaskoczony tym, co mówię. Zupełnie nie podejrzewałem, że takie będą moje wnioski. I za chwileczkę wszystko wam wytłumaczę, co, jak, dlaczego. A zaczniemy od pudełka. Jak się otworzy. A jak nie, to mu pomogę. O! I w pudełku mamy kilka rzeczy, bo tak, tutaj jest etui. Ja ten telefon nosiłem bez etui, ale raczej myślę, że należałoby takie etui założyć, dlatego że zaraz wam wytłumaczę. Zresztą sami zobaczycie, ten telefon palcuje się niesłychanie, w sensie, że widać na nim odciski palców. Tył jest fajny, ale jest no, zbierający. Nie jest matowy, tylko jest właśnie błyszczący. No więc to jest jedna rzecz. Tutaj był telefon, a tutaj mamy ładowarkę. Ładowarka jest, proszę bardzo, 67-watowa. Ale to nie koniec, znaczy to jest koniec pudełka, ale to nie koniec ładowania, o czym będę mówił na końcu filmu, dlatego że ten telefon ładuje się też bezprzewodowo. Zaskoczeni? Ja tak. A bardzo fajnie i często z tego korzystam. Dobrze, to składam szybko pudełko i opowiadam o telefonie. No to zaczynamy oczywiście od budowy. O, widzicie, jak to wygląda? Dlatego właśnie to etui jest wskazane. Ja spróbuję ten telefon doprowadzić do jakiego takiego porządku, ale i tak na pewno nam się zaraz zabrudzi. No, teraz już troszeczkę lepiej. Szkło z tyłu, z przodu Gorilla Glass 5, z tyłu nie mam zielonego pojęcia, ale jest to szkło, natomiast boki są plastikowe. I to jest jeden taki minusik, natomiast no oczywiście nie jest tak, że łamiemy ten telefon, że on gdzieś jakoś trzeszczy. Nie, wszystko tutaj jest w porządku. Wyspa też taka nietypowa troszeczkę, prostokątna. No oczywiście wystaje, w związku z czym też w etui ten problem znika, a tak to się nam będzie to wszystko pukło na płaskiej powierzchni. Na dole mamy. Tutaj jest wejście na dwie karty SIM bez możliwości zainstalowania karty pamięci. 256 pamięci wbudowanej, więc ok. USB-C i głośnik tutaj jeden, a tutaj jest głośnik drugi, ale dźwięk tak samo leci tutaj, tędy. A jakbyście chcieli, albo nawet jakbyście nie chcieli, ale i tak posłuchacie, jak to brzmi, to brzmi to tak. I z mojego doświadczenia to jest naprawdę nieźle grający głośnik w tym przedziale cenowym, więc nie narzekam, ale oczywiście wejścia miniczek na słuchawki nie ma nigdzie. Tutaj jest przycisk do włączania, którego w zasadzie nie dotykacie i za chwileczkę powiem dlaczego. Znaczy, mogę teraz też powiedzieć dlaczego, dlatego że nie ma takiej potrzeby, ekran się wybudza sam po podniesieniu. Tutaj jest przycisk do regulacji głośności, a tutaj mamy diodę na podczerwień i jest też aplikacja Mi Pilot, w związku z czym zmienicie ten telefon w pilota do domowych urządzeń i to by było na tyle. Te boki są płaskie, ale tył jest taki lekko zaokrąglony. Zresztą fajnie wygląda, mówiąc szczerze, ta taka wstaweczka tutaj. Coś a la Kevlar.
jest taka motka, w zasadzie to nie jest motka, tylko to jest Lenovo, ten telefon i on jest cały taki, tył ma kewlarowy i bez tej szybki i to jest fajne i przyjemnie. Tutaj możemy sobie na to tylko popatrzeć, ale i tak wygląda to ładnie, troszeczkę takie, wiecie, gamingowe korzenie Poco może tutaj się pojawiają. No. No i w sumie telefon jest z budowy jak dla mnie ok. Jedziemy z przodem, jedziemy z wyświetlaczem i tutaj już się naprawdę robi flagowo. To jest AMOLED o rozdzielczości, uwaga, WQHD, natywnie, czyli od początku, fuj, jakie to brzydkie słowo natywnie, jest od początku ustawiona rozdzielczość Full HD, proszę bardzo, ale jakby ktoś chciał, to może sobie tą rozdzielczość podnieść do WQHD, nie wiem po co. Tam jest napisane po to, żeby wszystko było widziane lepiej. I tak doskonale na tym wyświetlaczu wszystko widać, dlatego że jasność maksymalna to jest 1400 nitów, taka zwykła to jest 1000 nitów i dzięki tej bardzo wysokiej jasności maksymalnej doskonale wszystko widać na dworze, w słońcu. Miałem ten telefon na wakacjach, zaraz zobaczycie zdjęcia. Nigdy, nigdy nie narzekałem na to, że czegoś nie widzę, że muszę szukać cienia, żeby zobaczyć, czy zdjęcie mi wyszło, czy nie wyszło. Nie. Wszystko doskonale widać na tym wyświetlaczu. On jest płaski i to też jest plusik dla wielu osób, natomiast nie ma na nim folii ochronnej, przy czym to nie jest telefon, który ja mam pierwszy, ktoś go miał przede mną, więc nie wiem, może była, może ktoś zdjął. Ja takiej folii ochronnej na tym wyświetlaczu nie mam. Tutaj mamy, o widzicie, kawałeczek jest, kamerkę do selfie umieszczoną centralnie, a jeszcze w ustawieniach mogę Wam pokazać, jak wygląda częstotliwość odświeżania. Mamy domyślną, czyli telefon sam decyduje, albo możemy sobie spersonalizować na 60 albo 120, więc jak kto tam chce. No jest jeszcze dużo różnych innych ustawień, naprawdę w tym telefonie jest mnóstwo ustawień, super rozdzielczość, no to widzieliście, ulepszanie obrazu, i tak dalej, i tak dalej. Więc pod względem wyświetlacza dla mnie bomba i tutaj jest jak najbardziej flagowo. Teraz tak, działa dwukrotne uderzenie w celu wygaszenia i wybudzenia i jak widzicie jest always on display. Always on display jest fajne, bo nie wyświetla się cały czas, w sensie 24 godziny na dobę, tylko można ustawić na przykład tak, żeby nam się wyświetlało od 7 do 23, ja tak mam, a jak się staram pójść spać o tej 23, always on display się nam wygasza i nie zżera nam w nocy baterii, ani nam nie przeszkadza, jeżeli telefon trzymamy koło łóżka, więc to jest fajna rzecz. I pokazują się powiadomienia ze wszystkich aplikacji, więc też tutaj nie ma problemu. No i czytnik linii papilarnych tutaj ukryty w wyświetlaczu. Zobaczcie, na takiej jak dla mnie optymalnej wysokości są telefony, Samsungi, Piksele, gdzie ten czytnik jest wyżej. On tutaj jest w tym miejscu i dla mnie to jest doskonałe miejsce. Działa bardzo szybko, ale oczywiście problem jest taki, że de facto nie zdążymy nacisnąć czytnika, bo jak mamy ustawione tak, żeby ekran się wybudzał po podniesieniu, no to zobaczcie, podnosimy telefon, odczytuje naszą twarz i już. Także pod tym względem jest ok. I jest jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, na którą ja zazwyczaj nie zwracam uwagi, w związku z czym jak zwróciłem tutaj, to znaczy, że to jest coś ponadprzeciętne, to jest ten silnik wibracji, tak? Te wibracje w tym telefonie są bardzo fajne, one są takie mięsiste, mamy takie wrażenie, jakby nasz palec na przykład tutaj zanurzał się w ekran, no i to też odróżnia ten telefon od innych telefonów, mi te wibracje się bardzo podobają. Działanie, czyli co my mamy tutaj w środku. No więc za te pieniądze dostajemy zeszłorocznego Snapdragona 8 Plus Gen 1, który jest dla mnie doskonałym procesorem. On się już tak nie grzeje jak 8 Gen 1. Troszeczkę, może gdzieś tam przy jakimś teście. Natomiast jest mega, mega, znowu mówię mega, to brzydkie słowo, jest niesamowicie wydajny i działanie tego telefonu znowu jest na poziomie flagowym, takim jakie dostajemy w telefonach za 4, 5, a nawet i więcej tysięcy. Dokładnie tutaj za te pieniądze dostajemy to samo. W AnTuTu Benchmark 1 296 000 punktów, no więc jest wysoko. Zresztą możemy zaraz sprawdzić dokładnie na którym miejscu sobie wejdziemy.
i znajdziemy nasz telefon tutaj na 36. miejscu w tym nowym AnTuTu benchmark, no więc jest jak najbardziej ok. Chcecie zobaczyć, jak się odpalają strony? Proszę bardzo, już pokazuję. Naprawdę odpala się to wszystko tutaj bardzo szybko. Przewija się bardzo szybko, wczytuje bardzo szybko. Jest bardzo płynne. 12 GB RAM-u. Jeszcze możemy to powiększyć. Oczywiście to nie znaczy, że ten telefon będzie nam trzymał zakładki w pamięci nie wiadomo ile, bo proszę bardzo, przed chwileczką widzieliście, sprawdzałem muzykę, a teraz już tej zakładki nie ma, bo oczywiście jest to Xiaomi, w związku z czym wszystko szybciutko ucieka nam tutaj z pamięci. Cała reszta jest doskonała, czyli tak, NFC jest, płacimy zbliżeniowo. Nawigacja od pierwszego strzału, czyli szybciutko nas lokalizuje, pewnie prowadzi, nigdy nie miałem z tym telefonem żadnych problemów. I teraz uwaga, rzecz dla mnie najważniejsza już od jakiegoś czasu, to się dzieje w telefonach Xiaomi, to znaczy jak rozmawiamy przez telefon, bo tak przez telefon można rozmawiać, niektórzy pewnie nie wiedzą, ale normalnie można dzwonić i rozmawiać, to jak przykładamy sobie ten telefon do ucha, to wyświetlacz nam się wygasza. I nie ma żadnych problemów, tak jak to przez lata było w różnych telefonach Xiaomi i Poco tak samo, że coś było nie tak z tym czujnikiem zbliżeniowym, telefon się nam nie wygaszał, albo nam rozłączało rozmowę, albo kończyliśmy ją z powciskanym nie wiadomo co. Xiaomi zawsze mówiło, że zmieni dostawcę czujników zbliżeniowych. W końcu chyba to zrobiło, bo tutaj nigdy nie miałem żadnych problemów z rozmową telefoniczną i nigdy nie miałem żadnych problemów z wygaszonym ekranem. Znaczy on się zawsze wygaszał, to jest to. No i oczywiście telefon obsługuje tak Wi-Fi calling. Proszę bardzo, tutaj mam o tą ikonkę. Więc jakby ktoś chciał, czy voice over Wi-Fi, jest też voice over LTE. No i oczywiście tak samo jest tutaj 5G. Jedziemy dalej, jedziemy z oprogramowaniem, więc tak, z plusów. Android 13, ja wiem, że to wydaje się oczywiste, ale akurat w urządzeniach Xiaomi takie oczywiste nie jest. Czasami jeszcze dostajemy w tym momencie nowy telefon Xiaomi, gdzie mamy Androida 12, tutaj mamy Androida 13 na pokładzie. Nie wiem, ile będzie aktualizacji systemu, zakładam, że dwie. Chciałbym, żeby były co najmniej trzy, bo z takimi bebechami ten telefon może nam służyć naprawdę, naprawdę długo. No, ale w każdym razie Android 13, nakładka Poco, jest to napisane po prostu MIUI dla Poco. To tak wygląda i to jest tyle z plusów. Natomiast z minusów znowu powiem to, co zawsze mówię, czyli reklamy, reklamy, reklamy. One są wszędzie. O, widzieliście na przykład przed chwileczką jakaś tam tapeta, albo tutaj jak używałem aplikacji muzyka, no to już się pokazują jakieś propozycje. Jak używałem mi przeglądarka, żeby sobie zainstalować AnTuTu Benchmark, to już się znowu coś pokazuje, znowu coś z muzyki. Jest trochę śmieciowych aplikacji typu Amazony, nie Amazony, co tam jeszcze, LinkedIny. Na szczęście można to wszystko odinstalować. Trzeba uważać przy pierwszym uruchamianiu, na co wyrażamy zgody. Na przykład jak mamy jakiś folder tak samo, to możemy tutaj mieć dzisiejsze rekomendacje. Na szczęście to jest wyłączone od początku, tak? Dopiero jak sobie aktywujemy, to wtedy nam się pojawiają jakieś rekomendacje, czyli propozycje aplikacji do zainstalowania. Jak wejdziemy sobie na przykład w centrum gier, to co nam się pojawia? Oczywiście tak samo polecane w tym tygodniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc to oprogramowanie cały czas tam żyje. Troszeczkę trzeba poświęcić czasu na początku, żeby je dostosować, ale powiem tak, tak jak bardzo narzekam na to, na tego typu rzeczy w telefonach topowych, tam za te 4000 zł, tak tutaj troszeczkę będę narzekał mniej, no trudno. Po prostu to jest coś, co musimy przejść, co musimy sobie raz ustawić. Za to to działanie tego telefonu naprawdę troszkę rekompensuje mi to nie najlepsze oprogramowanie. No to czas na zdjęcia, filmy. Tutaj flagowo być nie może, cudów nie ma. Za 2800, 2700 nie dostaniemy flagowego zestawu aparatów. Natomiast dostajemy tutaj taką solidną średnią półkę. Co my tutaj mamy? Aparat główny 64 megapiksele ze światłem 1.8 z optyczną stabilizacją obrazu. Jest szeroki kąt 8-megapikselowy, makro 2 megapiksele i selfie 16 megapikseli. Czyli tak jak mówię, zestaw typowy dla średniaków. Aplikacja też typowa.
dla Xiaomi jest profesjonalny, są dokumenty, jest wideo. Wideo możemy nakręcić nawet w 4K z tyłu, natomiast z przodu tylko Full HD. Nie wiem dlaczego przy takim procku z przodu Xiaomi Poco nie daje możliwości. Zresztą tak samo jak Xiaomi nie daje możliwości przeskakiwania pomiędzy obiektywami z tyłu podczas nagrania wideo. No to też, jak nagrywamy zwykłym, to zwykłym, a jak chcemy przejść na szeroki kąt, to musimy zatrzymać nagranie i zacząć je od nowa. Tutaj są zdjęcia, tu jest typ portretowy, tu jest typ nocny, no i więcej mamy o wideoblog 64, krótkie wideo, panoramy i tak dalej. Są te efekty filmowe bardzo fajne, jakby ktoś się chciał bawić, jest klonowanie postaci, czyli tutaj już mamy to takie topowe możliwości, przynajmniej pod względem oprogramowania. Jak wyglądają zdjęcia? No więc powiem tak, że zdjęcia naprawdę wyglądają przyjemnie. Oczywiście zdarza się czasami, że coś tam się przepali, na przykład przy selfie, ale tutaj no, akurat z tyłu było naprawdę mocne słońce. No, tak wygląda selfie, przepraszam, brzydko ja wyszedłem, ale to tak jak zwykle. Natomiast nie ma na przykład różnicy w kolorach jakiejś dużej pomiędzy obiektywem głównym a szerokim kątem. I to jest fajne, to jest nawet mówiąc szczerze troszeczkę dla mnie zaskakujące. Zaraz jeszcze tutaj gdzieś pokażę przykłady, ale no okej, tak, to tak. Tak to wygląda, szeroki kąt, to jest zwykłe zdjęcie. Oczywiście szczegółów w tym szerokim kącie będziemy mieli mniej, gdzieś tutaj na bokach kadrów już będą jakieś zniekształcenia. Tutaj szczegółów jest mnóstwo i te zdjęcia z głównego obiektywu są bardzo fajne. Typ portretowy, proszę bardzo. Bardzo ładny, ładnie odcina, ładnie rozmywa. To rozmycie tła jeszcze można sobie później tam jakoś dostosować. Znowu tutaj główny i szeroki kąt, więc to jest ok. W nocy ten telefon robi zdjęcia takie, że ciężko odróżnić, które jest zdjęcie zrobione z trybem nocnym, a które bez. Tak to mniej więcej wygląda. To jest zdjęcie w trybie nocnym, to jest zdjęcie bez trybu nocnego, ale obydwa są fajne. Tak, nawet, proszę bardzo, ta szczegółowość, to trzymanie tych wszystkich kolorów, tych wszystkich świateł. Wszystko ładnie wygląda, tak? To jest typ nocny, to jest typ zwykły i tak dalej, i tak dalej. Typ portretowy już mówiłem, szeroki kąt już pokazywałem. Selfie, no to trzeba uważać, nie ma autofokusu, więc trzeba uważać z ostrością, bo jak widzicie, ta twarz może niekoniecznie zawsze być ostra i jakoś najlepiej złapana, ale generalnie zdjęcia mi się podobają. Nie mam tutaj z tymi zdjęciami żadnego problemu za te pieniądze. Proszę bardzo, tutaj jest typ portretowy, bo też można go uruchomić dla selfie. No i tak dosyć w miarę ładnie i w miarę dokładnie to wszystko rozmywa. Chociaż tutaj o, tak nie do końca. No, więc to jest to, typ nocny już mówiłem, o filmach w zasadzie już mówiłem, stabilizacja wygląda całkiem przyjemnie w Full HD, jest jeszcze zresztą dodatkowa stabilizacja. No to ja już nie gadam, oglądajcie, oceniajcie i sami sobie wyciągnijcie jakieś wnioski.
1, 2, 3, witam. To jest Full HD, 30 klatek na sekundę. Film można nagrać w 4K. Ja w tym momencie mam włączoną dodatkową ultrastabilizację, a przede mną spore wyzwanie, bo mamy 40 stopni albo trochę więcej, a ja muszę wejść o tam. Ostrość łapana jest ładnie, jak widzicie. A jesteśmy w Beracie, w Albanii. Piękne, starożytne miasteczko, o którego istnieniu nie wiedziałem, ale już wiem. Mnóstwo ciekawych rzeczy i naprawdę fajna wycieczka. No, więc jakby ktoś był, to chyba polecam, tak? Bo chyba polecam. Witam, a to ja spocony jak diabli. Zaraz tam wejdę na górę. A z tyłu, z przodu, wróć, z przodu. Możemy nagrać tylko Full HD i HD. Tradycyjnie dla Xiaomi, Poco, Redmi i co tam jeszcze ze stajni Xiaomi. Lipa. I teraz jeszcze się przełączę na przód, bo przed nami fajny kucyk, a ja idę. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5160 mAh, takie dziwna krzywa pojemność. Na ile nam to starcza? W moim wykonaniu, w moich rękach ta bateria starczała mi na 2 albo 1,5 dnia, to w zależności od tego, czy strzelałem więcej zdjęć i jakoś intensywnie korzystałem z tego telefonu, ale to jest naprawdę dobra bateria, zwłaszcza przy tym no, bardzo wymagającym procesorze. Jak widzieliście, wyświetlacz mam ustawiony na Full HD, a nie na tą wyższą rozdzielczość. Ładowanie trwa tak, 67-watową ładowarką tutaj jakieś pół godziny, ale co fajniejsze, jest też ładowanie indukcyjne. Ładowanie indukcyjne z mocą maksymalną 30 W, co ponoć ma trwać wtedy 40 parę minut. Ja mam ładowarkę 10-watową, w związku z czym u mnie to jest troszeczkę dłużej. Natomiast bardzo fajnie, że coś takiego jak ładowanie indukcyjne w takim telefonie jest. Tutaj w ustawieniach baterii mamy tak, typ oszczędzania, zrównoważony i wydajność, czyli jak na przykład włączamy gry, to wtedy telefon może przełącza się nam w typ wydajność, jest ultra oszczędzanie. No i tutaj zoptymalizowane ładowanie, oszczędzanie baterii przez aplikacje i tak dalej, i tak dalej. No, więc pod względem baterii absolutnie nie narzekam. Bateria jest w tym telefonie bardzo dobra. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? No więc ostatnio na rynku pokazało się sporo telefonów ze średniej półki. Ten jest jednym z droższych, ale uwaga, moim zdaniem jednym z lepszych, o ile nie najlepszym. To jest powrót do takiego starego, dobrego Poco, które stawia absolutnie na wydajność. Wszystko tutaj jest podporządkowane temu bardzo dobremu procesorowi, więc działanie jest absolutnie flagowe. Do tego mamy doskonały wyświetlacz, a reszta jest na poziomie średniopółkowym, ale na takim bardzo dobrym poziomie średniopółkowym. Mówię tutaj na przykład o zdjęciach, mówię tutaj o dźwięku, no a oprogramowanie, tak jak mówię, za te pieniądze można się troszeczkę pomęczyć i nastawić to wszystko na początku tak, żeby nam już później jakoś śmigało. Więc w sumie nie jest to telefon bez wad, ale moim zdaniem w tym momencie to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, wybór w kategorii do 3000 zł. O, zdziwieni? Ja też. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego telefonu albo jakiegoś innego urządzenia. Na razie, hej, cześć.